Niewidzialna przestrzeń to inicjatywa edukacyjna, społeczna i rozrywkowa. I tutaj znajduje się niezwykła ekspozycja, która robi ogromne wrażenie. Przyznam szczerze, że na mnie właśnie zrobiła tak duże wrażenie, bo nigdy na takiej nie byłam, że gorąco już na wstępie wszystkim Państwu ją polecam. A jest to inicjatywa dwóch fantastycznych kobiet. Pani prezes Alicji Stelmaszczyk i pani wiceprezes Anny Faccini-Garus. Jest to spółka non-profit i ta spółka jakby zrzesza osoby i pomaga osobom, które niedowidzą lub nie widzą. I taka była też idea tej niezwykłej ekspozycji. Zacznijmy może od niej. Pani Alicjo, skąd pomysł na taką ekspozycję? Ona jest celowana właściwie bardziej do osób widzących niż niewidzących. Tak, jest to tak naprawdę o niewidzących i słabowidzących. Skąd pomysł na tą inicjatywę? Byłam w podobnym miejscu kilka lat temu i jakby odczucia moich znajomych, którzy byli ze mną wtedy widzących, spowodowały, że gdzieś tam zaczął ten pomysł w głowie kiełkować, że trzeba zrobić coś takiego w Opolu. No i gdzieś tam były próby wcześniej otworzenia tego wystartowania w budżecie obywatelskim, gdzieś tam ten pomysł nie do końca przeszedł. Później się zajęłam swoją pracą zawodową, a później przyszedł czas, chyba dojrzałam i udało się pozyskać dotację z Opolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie właśnie przedsiębiorstwa społecznego. Jest to niezwykła wystawa, na którą warto przyjść tak naprawdę z dziećmi. Ona chyba uczy empatii każdego. Jak wygląda możliwość zwiedzania tej ekspozycji? Przychodzą do nas grupy w różnym wieku, mogą być to rodziny, mogą być to dzieciaki ze szkół. Warunek jest jeden, dzieci muszą mieć ukończony 7 rok życia, dlatego że wtedy będą mogły więcej zobaczyć dotykiem, węchem, smakiem. Zwiedzamy niespełna godzinę czasu, 45 minut przeznaczamy na tą część zaciemnioną, a później mamy jeszcze taką część edukacyjną tutaj, w której się teraz znajdujemy, która trwa około 15 minut. Zobaczyć Opolskie Zoo. Przede mną niezwykła książka. Pierwszy raz dotykam też książki spisanej językiem Braille'a. Jest to coś niesamowitego i aż mam ciarki na plecach. Myślę, że nie jest łatwo nauczyć się takiego języka, ale nie wszyscy są niewidomi od urodzenia. Pani Alicjo straciła wzrok stosunkowo niedawno. Co jest trudniejsze, stracić wzrok i mieć świadomość, co się straciło, czy być niewidomym od urodzenia? Znaczy, ja nie byłam nigdy w sytuacji tej drugiej, czyli niewidomym od urodzenia. Myślę, że obie te sytuacje są porównywalnie trudne. I tutaj ten poziom akceptacji pewnie przychodzi w różnym czasie i po różnych wydarzeniach. I no bo jedni jakby mają to poczucie straty, czyli wiem, co robiłam samodzielnie, jakie widoki miałam i czego już nie zobaczę i co się nie zmieni. A znowu osoby, które no nie widzą od urodzenia, jednak mają trudniej, żeby się odnaleźć w przestrzeni, żeby się nauczyć pewnych kształtów, rzeczy. Są no pojęcia abstrakcyjne typu chmury. No to jest bardzo trudny temat, jak to wytłumaczyć. W moim przypadku diagnoza padła taka, że nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w jaki sposób ja ten wzrok w końcu stracę. U mnie to się działo powoli, ale każdy dzień jakby powodował to, że idąc spać zastanawiałam, czy rano jeszcze coś będę widzieć, czy już nie. Więc ten taki stan huśtawkowy był trudny. A co pomaga? Myślę, że kontakt z innymi ludźmi, którzy już to przeszli, którzy są samodzielni, robią ciekawe, fajne rzeczy, pokazują swoją osobą, że można żyć właśnie z niewidzeniem. I też myślę, że pomagają organizacje pozarządowe, które gdzieś tam się zajmują pracą czy organizacją czasu wolnego osób niewidomych, bo też pokazują nam, że można inaczej, nie? Nie tylko zamykać się w domu. Tutaj wszystko jest niezwykłe, zupełnie inne. Ja pierwszy raz widzę takie rzeczy. Tu mamy na przykład opaski gumowe, które, jak mnie panie poinstruowały, nakłada się na butelki z na przykład szamponem, mydłem, żeby się nie pomylić. One są w różnych kolorach i z różnymi wypukłościami, no bo tutaj oczywiście bazujemy na dotyku. Pytałam również, co to jest. To jest sprzęt do pisania właśnie w języku Braille'a. Wbija się tutaj w poszczególne krateczki, żeby nie wyjść tą igiełkę i robi się dziurki. W ten sposób można pisać listy. Tu jest cały alfabet,
jak to wygląda. Nie jest to takie proste do nauczenia, bo jakby system tych kropek jest bardzo zróżnicowany. A tutaj, jak na przykład widać w tej książce, tych kropeczek jest bardzo dużo i one są bardzo blisko, więc na pewno jest to niezwykłe doświadczenie i warto przyjść, spróbować, dotknąć taką książkę, jak to w ogóle wygląda. Wszystko jest inne. Zwykła kostka Rubika, którą każdy właściwie zna, ona tutaj bazuje również na dotyku, na wypukłościach, żeby można było ją ułożyć. Panie pokazały mi również i zadały zagadkę, pokazując właśnie taką ramkę. Ja nie zgadłam. Ta ramka jest bardzo ważna, ale do czego służy, nie powiem Państwu. Musicie przyjść tutaj się sami dowiedzieć, a będziecie na pewno zaskoczeni. Takich elementów niezwykłych, które pokazują nam, że świat może być zupełnie inny, jest dużo więcej. Gadający kalkulator. Co jeszcze tutaj mamy, Pani Anno? Mówiące lupy, odczytnik kolorów, który przykładamy do danego koloru, nam odczytuje ten kolor, czujnik światła, płynomierz, tak. Płynomierz jest tak naprawdę takim plastikiem z drucikami, który nakładamy na kubek i gdy poziom wody dojdzie do tych drucików, płynomierz zaczyna grać. Długo można by opowiadać o tym, ile niezwykłych rzeczy wprowadziło by nas tutaj w świat absolutnie wyjątkowy, świat bez wzroku, ale myślę, że najbardziej może nam to wytłumaczyć sama ekspozycja, która tutaj się znajduje. To Pani Alicja zabierze mnie Pani w niewidzialną przestrzeń jeszcze raz. Tak, zapraszam serdecznie do mojego świata. Jeszcze jest jasno. W tym przedsionku, jak zamkniemy zaraz drzwi za sobą, to adaptujemy wzrok przez chwilę do ciemności. To zapraszam serdecznie do pierwszego pomieszczenia. Nie wiem, czy czuje Pani zapach? Czuję zapach i czuję się... Tu nam się zmienia zapach. No i też weszliśmy na podłoże, które się zmienia. To jest jakaś trawa? Dość wyjątkowe. No blisko, blisko. Trzeba dotykać. Tu mamy na przykład coś takiego. Ale dobrze, to chyba nie możemy zdradzać wszystkiego. Za dużo nie możemy zdradzać, bo nie będzie niespodzianki dla innych. I już się czuję niezwykle, ze zwykłego pokoju weszłam w zupełnie inne miejsce gdzieś na świecie. Myślę, że na pewno warto to poczuć, dotknąć i usłyszeć. I posmakować. Zapraszamy do niewidzialnej przestrzeni.